Przyszliśmy tutaj, żeby zaprotestować przeciwko barbaryzacji prawa w Polsce, przeciwko budowaniu piekła kobiet. Projekt ustawy, który proponuje nam Prawo i Sprawiedliwość, to projekt, który na kobiety w ciąży naśle prokuratorów. Kobiety po poronieniu będą bać się, że trafią do więzienia, które będą przesłuchiwane, poniżane, którym odbierze się godność i prawo do decydowania o swoim życiu rodzinnym. Chciałam podziękować wam za to, że pojawiliście się tutaj tak tłumnie. Oznacza to, że nie ma naszej zgody na to, żeby w Polsce kobiety były torturowane. Nie ma naszej zgody na to, żeby dziewczynki, które zostaną zgwałcone, były zmuszone do tego, żeby rodziły. Już teraz mamy takie sytuacje, że kobietom odmawia się prawa do tego, żeby były leczone, ponieważ lekarze boją się, że zostaną oskarżeni o to, że kobieta poroniła. Nie możemy godzić się na to, żeby Polska była krajem, w którym kobiety boją się o swoje życie i zdrowie i zamiast cieszyć się z tego, że są w ciąży, boją się tego, że za chwilę spotka ich prokurator albo policjant. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby nie doprowadzić do wprowadzenia tego prawa, które oni chcą nam narzucić. W tej ustawie jest bezprawie! W tej ustawie jest bezprawie! W tej ustawie!